Moi drodzy, nasz cel to 200 tysięcy do końca roku. Jesteście nowi? Zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem. Pomóżcie mi osiągnąć cel i pokażmy siłę polskiego fandomu Miraculous. Hej, hej, witajcie z tej strony. Witam was w materiale, w którym bierzemy pod lupę zwiastun nadchodzącego odcinka o nazwie Kłami Buster. Tyle się w nim działo, że trzeba go sobie omówić. Najlepszą opcją na sam początek będzie przedstawienie wam oficjalnego opisu tego odcinka. Posłuchajcie, ale jeszcze przed tym chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za 150 tysięcy subskrypcji. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Gdyby nie wy, nie osiągnęlibyśmy takiej liczby. Naprawdę. Pamiętajcie, że nasz cel do końca roku to 200 tysięcy subskrypcji. Ale okej, mniejsza, posłuchajcie oficjalnego opisu. Pani Mendelejew zostaje zaakumizowana w łowczynie kłamstw. Chce schwytać Tiki i Plaga, by udowodnić całemu światu istnienie tych magicznych stworzeń. Biedronka i Czarny Kot będą musieli za wszelką cenę chronić swój sekret. Tak prezentuje się oficjalny opis tego odcinka, który mówi nam jasno, że nasi bohaterowie nie będą mieli łatwo, a jeśli chodzi o sekret, a dokładnie o swoją tożsamość, to sprawa robi się coraz bardziej poważniejsza. Jako że zapoznaliśmy się już z opisem, to teraz weźmiemy sobie najważniejsze sceny do omówienia. Oglądajcie do końca. Z oficjalnego opisu wiemy, że pani Mendelejew jako Kłami Buster będzie polować na kłami. Pierwsze sceny zwiastu na to potwierdzają. Ser, który widzimy pozostawiony samotnie na stole, prawdopodobnie zaowocuje, że Tiki i Plak znajdą się w tamtym właśnie miejscu. Nie będzie to zbytnio dobre posunięcie z ich strony, żeby sobie latać po szkole. Raczej głupie, nierozważne, ale zamiłowanie Plaga do Sera nie zna granic i wy doskonale o tym wiecie, no i wyszło jak wyszło. Pani Mendelejew, która zauważyła kłami, chciała je złapać, ale coś nie wyszło. Myślała, że udało jej się uchwycić je na kamerze, ale nic z tego. Jak wiemy, kłami są niewidoczne. Widoczne ani na zdjęciach, ani na filmach, a jako że dowód jest tutaj potrzebny, żeby pokazać wszystkim, że jednak to widziała, rozrysowała Tiki Plaga i pokazała to w telewizji. Jakby nie patrzeć, tamta kamera nie została przylepiona bez powodu, więc coś musiało się stać jeszcze przed tą sceną, że tak wyszło, chyba że mogę się mylić. W każdym razie, w tym właśnie momencie dochodzi do tego, że tożsamość bohaterów może być zagrożona. W sumie, popatrzcie na ich twarze. Ludzie zdają sobie sprawę z istnienia superbohaterów z tego całego świata, ale jeśli ktoś znajduje magiczne stworzenia w szkole, to coś musi być nie tak, prawda? Któż to jest? Może to coś związanego z Biedronką i z Czarnym Kotem? Może oni są pośród nas? Myślę, że tutaj to będzie bardzo fajnie wyjaśnione albo pokazane. W każdym razie, akumizacja pani Mendelejew w Kłami Buster nie obejdzie się bez powodu, bo zawsze jest jakiś powód. Może taki, że nikt jej po prostu nie będzie w to wierzył, co widziała, i przez negatywne emocje, władca ciem daje możliwość spełnienia swoich marzeń, a raczej udowodni innym niedowierkom, że miała rację. Schwytanie kłami Biedronki i Czarnego Kota, a kto wie, może i nawet innych. Myślę, że pan Gabriel raczej nie przepuściłby takiej dobrej okazji. Pomijając walkę, którą bohaterowie toczą ze złoczyńcą, czyli jak zawsze, tutaj widzimy, że Czarny Kot został trafiony magicznym więzadłem, że tak powiem, z broni Kłami Buster. Jako że ta broń miała być ogólnie na kłami, a Adrian został przez Plaga przemieniony w Czarnego Kota, to i on wylądował w pojemniczku u złoczyńcy. I tutaj, moi drodzy, zaczyna się magia. Słuchajcie mnie uważnie. Dlaczego Marnet wylądowała u mistrza? No, zapewne szczęśliwe trafi ją tam pokierował. Jako że Czarny Kot został pokonany, to Marnet musiałaby wybrać kogoś do pomocy, tylko że w tym przypadku i w tym odcinku raczej tak nie będzie. Dlaczego? W kolejnej scenie widzimy, że Marnet ubiera Miraculum małpy i konia. Czyli tutaj prawdopodobnie zacznie się proces fuzji Mirakuli, który zobaczymy po raz pierwszy w serialu. No i bardzo ważna sprawa, nie wiem czy to zauważyliście, paska małpy i okulary konia wyglądały nieco inaczej na Marnet niż na prawdziwym właścicielu. Tak działa po prostu kamuflaż, dzięki któremu dana osoba, która założy Miraculum, nie pozna tożsamości prawdziwego posiadacza. To było fajnie przedstawione w odcinku Reflektor, gdzie kulczyki i pierścień zmieniły wygląd tylko po to, by nie zdradzić tożsamości swoich prawdziwych właścicieli. No i co do samej fuzji, to ciężko naprawdę powiedzieć, dlaczego Marnet będzie zakładać inne Miracula. Może złoczyńca
Księżyca okaże się tak mocnym przeciwnikiem, że będzie szukać idealnej mocy, która pomoże w walce z Kłami Buster i tutaj raczej sama moc Biedronki nic nie zdziała. Widzieliśmy, że podczas walki Czarny Kot został złapany, a Biedronka gdzieś tam uciekała. Jeśli jakimś trafem Tiki również zostałaby złapana i wtedy Marnet szukałaby pomocy u Mistrza Fu, to raczej mielibyśmy sytuację, w której Władca Ciem miałby ich Miracula po prostu na wyciągnięcie ręki. Więc raczej nie stawiałbym na tą opcję, ale kto wie. Z potwierdzeń wiemy i z samego zwiastunu, że pojawi się w tym odcinku Multi Mouse w końcu i prawdopodobnie Multi Mouse plus Fox. Raczej nie spodziewałbym się w tym odcinku, że ujrzymy Marnet w jakimś innym stroju, który był związany z Miraculum Małpy i Konia. Raczej nie, chyba że twórcy nas po prostu czymś zaskoczą, a fajnie by było. Raczej stawiałbym na to, że będzie to metoda prób i błędów, jeśli chodzi o tę właśnie scenę, żeby zobaczyć, które Miracula mogą się fuzjować. No i jak widzimy, pojawi się Multi Mouse, czyli ta scena, która dokładnie pokazuje, że jej strój jest w kolorach szaro-różowych, czyli same Miraculum myszy. Jeśli chodzi o Multi Mouse plus Fox, to tutaj zamiast różowo-szarego mamy szaro-pomarańczowy. Nawet w tej scenie widzimy Miraculum myszy, jak również naszyjnik, który wskazuje na naszyjnik lisa. Nawet możemy zauważyć, że u samej Multi Mouse naszyjnik myszy jest szary, a przy Multi Mouse plus Fox naszyjnik myszy jest czarny z różowymi symbolami myszki. Więc tutaj, moi drodzy, będzie naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o ostatnią scenę, to tutaj no nie mam bladego pojęcia tak szczerze, o co może chodzić. Scena wygląda, jakby wszystkie kłamy ruszały do walki. Może to jakiś tunel czasoprzestrzenny, dzięki któremu będą mogły się przeteleportować gdziekolwiek. Naprawdę nie mam bladego pojęcia. Jeśli wy macie, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli chodzi o omówienie mocy samej Multi Mouse, to możemy ją sobie omówić w czwartkowym lub piątkowym filmie na spokojnie. Jeśli chcecie, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Teorii od widzów było naprawdę mnóstwo, dziękuję wam bardzo serdecznie za tak wielkie zaangażowanie. Dlatego w komentarzach znajdziecie najlepsze trzy, które wybrałem, możecie sobie je przeczytać. A co do premiery? Moi drodzy, tutaj mamy dwa warianty, że tak powiem. Premiera tak czy inaczej w najbliższą sobotę, czyli 12 października o godzinie albo 8:15 i to będzie stacja RTS w języku francuskim, albo o godzinie 9:55 tego samego dnia na hiszpańskim Disney Channel i tutaj w języku hiszpańskim lub angielskim. Jeśli chcecie obejrzeć odcinek w trakcie premiery, to wbijajcie na moją facebookową grupę Pędzelki Luchusia, tam znajdziecie linka do transmisji. Dajcie znać, co myślicie o tym zwiastunie i czy w ogóle czekacie na odcinek Kłami Buster, oczywiście przypnę wam serducho. Zostawcie subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście i pomóżcie mi osiągnąć cel do końca roku. 200 tysięcy subskrypcji. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Bye bye.